witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest ze mną mój prześnik, Wiktor. No i oczywiście ja. A gdzie my jedziemy? A jedziemy na Nową Dzierżawę. Ludzie z okolic TJE będą wiedzieć, o co chodzi, a my jedziemy Masejem na Nową Dzierżawę. Trzecia klasa ziemi w końcu na gospodarstwie. No w sumie może gdzieś tam była jeszcze taka ziemia, ale teraz to już jest potwierdzone w wykazie gruntów, także no tylko chyba, że może ten wykaz gruntu może kłamać, chociaż no nie wiem, zobaczymy. No. Jedziemy sobie jeszcze zatankować na Orlen, tak zwany potocznie CPN, nie? Zatankujemy sobie dyzla i zaraz jedziemy w pole robić uprawkę, bo będzie trzeba zasiać pszenicę. Także widzimy się na polu. Byliśmy zatankować się, także żeśmy zatankowali, że aż się popsuł się, gdzieś zwariował wskaźnik paliwa. Jest pełen kocioł, a pokazuje, że jest zero. No ale już zaraz będziemy na naszym pięknym kawałku pola, nie młody? Tak, tutaj są tory, jest ta słynna miejscowość, gdzie baory z szewc zawitały. Idziemy sobie zrobić uprawkę, bo będziemy tam siać pszenicę. Nawet szybko jechaliśmy, nie? Nie było tragedii. Nie znudziła cię podróż? Nie znudziła cię podróż, no to dobrze. No to zaraz będziemy wjeżdżać. Tutaj jeszcze mamy kawałek na dojazd do pola. Czemu? Gdzie jest rów? Tam nie ma rowu. Jak rów jest? Byłem tu samochodem i nie było żadnego rowu. Samochodem wjechałem, tu Masejem nie wjadę? Pogoda akurat sprzyjająca na uprawę, bo delikatnie popaduje deszczyk co jakiś czas. Jak wyjeżdżałem, to u nas w szewcach spadło 8 litrów. No teraz taka mrzawka jest, to nie wiem ile to będzie. Przydałby się taki większy opad, no ale cóż. Nie ma tragedii. Ważne, że coś popadało niż tam jak u tych ludzi, co po prostu pozalewało, że po kolano, że tak powiem, jest woda. Redukujemy sobie bieg na bujeczkę. O ten rów ci chodziło? Nie. Nie. Co? No nie jest rów. No teraz tego się zastanawiałem, czemu mówiłeś, że rów. Wujek musi jeszcze iść talerzówkę rozłożyć i przejedziemy. Zobacz. Trzeba będzie obciążnik jeszcze zrobić naprzód. I co? Zrobimy sobie uprawkę, bo tutaj poprzedni dzierżawca robił uprawę, ale tak trochę tak średnio. O, widzicie jakie są ziemie? Zobaczcie, taka szara. Pierwszy raz się spotykam z taką ziemią. No ciekawa taka. Zobaczymy co to będzie. Zobaczymy. Jest i nasz kawałek pula. Także tak to się prezentuje. Dobra. Ładnie się musimy. Ładnie musimy się ustawić. Pójdę sobie talerzówkę. Pójdę sobie talerzówkę rozłożyć. I co? I będziemy jechać. Będziemy jechać tematem. Dobra. Idę sobie. Rękawiczki to jest podstawa. Po co mamy się pierdzielić? No. Jakoś żeśmy zajechali.
No jest trochę tutaj do roboty. O. Ale powiem wam, że fajny dzisiaj dzień. Chłodno w końcu. Jest chłodno w końcu, można robić, no. Ale patrzcie, deszcz jest. A zobaczcie, a w środku jest, patrzcie co jest. Widzicie? Sucho. Jest sucho normalnie. Jest sucho normalnie. Musimy sobie tutaj ładnie miedzę zrobić. Jedziemy pomału. Najwyżej się poprawi. Wyłączymy sobie światło. Po co mają na polu działać? Jedyneczka. Zakres B. Napęd. Napęd mamy. Wsteczny. I co, jedziemy. Blokada podnośnika. Będzie to coś robiło? Warto, tyle wam powiem. Coś tam robi. Ale twardo strasznie. Sucho, nie? Tak, nie wiem co tutaj jeszcze zasiejemy. Chyba pszenicę zasiejemy, nie? Pszenicę? Czy pszenżyto? Zobaczymy, no. Sucho jest i tyle, no. Teraz walczymy te pas tutaj, zanim tutaj będziemy siać, to trochę się zwalczy ten pas. W ogóle. Zobaczymy, nie? Nam się nie za... Przypchało nam się. Telefonie. Taka lepsza ziemia. Dołek piasek. Dobra, widzimy się później.
No, kończymy już to pole praktycznie robić. Jeszcze nam zostanie poprawić przejazdy przy granicy. No tutaj to takie dziury są straszne. Jest miejscami, widzicie, jest też piaszczysta taka ziemia. Tam jest taka lepsza, tu jest gorsza. Taka mozaika. Zobaczymy, co urośnie. Nie młody? Będziesz pilnował, będziesz wujkowi musiał zdawać relacje, co tutaj się dzieje na polu. A jak nie, to ja ci jeden traktor zostawię tutaj i będziesz, wiesz. I będziesz tutaj robił, nie? A ja tylko kasiora będę brał. Pasuje? Pasuje. No, objedziemy sobie jeszcze dookoła. Nie, bo już nie będę poprawiał. Objedziemy sobie dookoła i... będzie fajna. Idziemy do siostry na kawkę. Idziemy do siostry na kawkę i widzicie, o tutaj to jest fajna ziemia, jeszcze nawet jest taki kamień wapienny, nie wiem co to jest za kamień, ale w każdym bądź razie jakiś kamyk tutaj jest. Tak to się prezentuje, pole zrobione. Talerzówka. Kura to jest bażancica. No, tu jeszcze przejedziemy do tyłu. Tam sobie zrobimy przy tej, przy granicy muszę, akurat to będzie ostatnie pole, gdzie będzie robione talerzówką w sumie, a i będziemy rozbierać Maseja, będziemy wymieniać popę chyba już w Masej. Uwaga, żeby super nie przypierdzielić. Przypierdzielę. Musimy poprawić jeszcze przy granicy tam. I pójdziemy do domu. A jak ja będę wracał, to sobie jeszcze z tamtej strony zrobię i też jadę do domu. Młody przyjechał na wakacje, ale w sumie już jedzie. Powiedz no coś. Co? No powiedz no coś, jak tam? Fajne wakacje były? No głośniej powiedz, bo nie będą słyszeć. Tak. Tak? Podobało się? Tak. Chciał jechać z wujkiem traktorem i już, i nie ma opcji. No to. Chcesz powiedzieć dzieciom w szkole, że jeździ traktorem, nie? Bo niektórzy to nawet nie wiedzą, że jest takie coś jak krowa. No nie tak? Dobra, ja sobie to zrobię jeszcze koło granicy i jeszcze na koniec się włączymy później. Przenosimy się w czasie. Stachu uprawił, a ja pokazuję wam tu kombajn. Od kupla, co braliśmy pół od niego, sprzedaję Bizona. Bizon z 88 roku, zaraz wam tu pokażę tabliczkę elegancko. Nie z PGR-u, bo na PGR jak wszły, to nie miały tej tabliczki. 88 rok. Co? Podajnik macie tu nowy. Wymieniany był. Sam pomagałem wymieniać wał na odrzutniku. Razem z użyskami, nawet widzicie, nowe koła są pozakładane. Bo stare się nie nadawały. Co tu jeszcze jest? Ślimak nawet na podajniku wam pokażę tak samo. Jest jaki gruby. O, widzicie, tu widać, ładnie zbiera. Nie wyjebane ani nic. Znaczy nie wyrzucone, przepraszam. Nie można przeklinać. Gruby jest fez. Co jeszcze było robione? Trzymam małe mankamenty, oczywiście kabina. Wizualnie do podrobienia, w sensie takim, że kabinka, czy tu nawet kierownica. Ale to są mankamenty, tak, takie małe. Nie mają wpływu na wydajność, ani na działanie sprzętu. Sieczkarnia była wyważana, też u Grzesia. Tam, gdzie my wyważaliśmy, nowe noże założone były. Nie, ta sama sieczkarnia, co nasza. Pięknie, nie? Co tu jeszcze wam mogę pokazać? Mogę wam pokazać gardziel, jak wygląda. Listwy też nowe tu były, zakładane. Ogólnie technicznie kombajn zadbany. Rok tylko chodził w kukurydzę, jeden rok. W zestawie, jakby ktoś chciał, przystawka do kukurydzy jest, stół do rzepaku, header tego najnowszego typu, taki jak u nas w rekordzie. No jakby ktoś był zainteresowany, zostawiamy link do Lixa w opisie. Jak powiecie, że od nas, to wam coś tam spuści. Spuścisz? No, także mówię, wizualnie jest tylko kabinka do podrobienia i ta kierownica wiatru, tak to... Ale to do negocjacji. Do negocjacji, tak. A tak to mówię, wszystko jest tu w jak najlepszym porządku. Zbiornik był odrestaurowany cały. Macie tutaj te osłony na chłodnicę tak samo, żeby się nie grzał. I co jeszcze? Klepisko. A, potworzymy. Pokażemy wam klepisko. Zobaczcie, klepicho.
nowe, przy nowe, ile chodziło? Dwa sezony? No trzy, no dwa, trzy. No. Dwa, trzy sezony. Tej samej firmy co u nas. Nawet widać jeszcze, kurde, oryginalny kolor. Podłoga jest tak samo zakonserwowana farbą, żeby nie gniła. Gumy tu były wymienione, bo szczury pogryzły wcześniej. Tu macie gumy powymieniane też wszędzie. Jeszcze podkładka z nierdzewki założona. Sita są przedłużone, dorobione, bo tu są górzyste tereny. Razem z tą blachą. Oh. Sita są tak samo wymieniane były i z tego starego sita było zrobione to przedłużenie. No powiem wam, że na wytrząsaczach luzów nie ma, nawet jeden wytrząsacz był wymieniany. No cóż, mogę wam powiedzieć, no. Nic tylko brać, jak ktoś szuka kombajnu, to jak najbardziej do wzięcia, mówię, jak powiecie, że jesteście od nas, to jeszcze wąski nas puści na flaszkę. No, my jedziemy dalej, bo jestem przejazdem z Olą, także tak jak mówię, wizualnie kabinka jest do podrobienia i kierownica wiatru, reszta nie ma się czego przyczepić, podajniki są zadbane, gardziel, piękna sprawa, klepisko, wymienione łożyska były tak samo tutaj na wale od bębna, tak samo jak wtedy, jak robiliśmy ten odrzutnik. Widzicie, koło na odrzutniku macie nowe, tak samo, no technicznie jest petarda. Także jak ktoś szuka bizonka, to za trzy dyszki jest wystawiony, wąski wam coś spuści, no i co, nic tylko brać. Także jakbyście mieli pytania, to piszcie. O, macie tu jeszcze stół do rzepaku, też długo nie chodził. Dwa sezony, bo wąski wszedł rzepak. No i przystawka Geringhoffa. Chodziła, miała małą awarię, ale zrobiona, no bo 25 hektarów kukurydzy skosiła rok temu i to też. Jakbyście chcieli dostawiać cały kombajn z przystawka do rzepaku i do kukurydzy, to ile? 6 dych? 5 dych. 5? 5 dych wąski mówi i zabieracie wszystko, cały zestaw. Bo tak to przystawka sama, stół do rzepaku sam i kombajn osobny, no to wiadomo, drożej, nie? No i oczywiście header w gratisie z kombajnem. No, to nic, to my kończymy, żegnamy się, piszcie do nas i na pewno się wygadamy. Także do następnego odcinka.